Wygrywamy 1-0 z Puszczą Niepołomice, ale to był bardzo trudny mecz dzisiaj, bo naprawdę trudno było nam się przedostać przez chyba dobrze dość ustawioną obronę Puszczy. No, drużyna Puszczy grała bardzo defensywnie, szczególnie pierwszą połowę. Potem jak poczuła trochę krwi paroma akcjami, to się w końcu otworzyli i na nasze szczęście udało nam się strzelić bramkę. I na pewno mecz jak mecz, każdy jest bardzo ciężki tutaj w pierwszej lidze. Tu nie można lekceważyć nikogo, że to Beniaminek czy ktoś. I trzeba po prostu wyjść na boisko i grać tak, jakby się grało z drużyną z Ligi Mistrzów. No właśnie, twoja pierwsza bramka w pierwszej lidze i to naprawdę niesamowite, bo piękny gol. Jak sobie wymyśliłeś, żeby właśnie lobować bramkarza? No na pewno jakbym inaczej strzelał, to tata by mnie w domu opieprzał, czemu wcinki nie dawałem. Tak w jego stylu w sumie strzeliłem, też zawsze grał na ataku, dzisiaj grałem na ataku. Pierwszy mecz w pierwszej lidze na ataku, no ale tam gdzie trener mnie wystawi, tam będę grał i wyszło to mu na dobre, miał nosa. Udało mi się strzelić, myślę, że piękną bramkę. We wtorek już gramy z Pogonią Szczecin. Liczysz na kolejną szansę gry? No, ja w każdym meczu liczę. Po to trenuję, żeby grać i mam nadzieję, że trener mnie wystawi w pierwszym składzie, ale zobaczymy, to wszystko od niego zależy. To on ustala taktykę i kto będzie grał.